pod wrażeniem lobby izraelskie w Stanach Zjednoczonych. Tak, jest. Oczywiście. Jest lobby arabskie, jest lobby izraelskie, jest lobby irlandzkie, jest lobby niemieckie. Stany Zjednoczone są krajem, że tak powiem, wolnym, otwartym na rywalizację różnych interesów osób i grup społecznych. Tak. I to jest naturalne. To my wstydzimy się coś takiego powiedzieć i o tym mówić, a w Stanach Zjednoczonych jest to naturalne zachowanie ludzkie, które tak czy inaczej istnieje, tylko może być ukrywane albo jasno poddane pewnym regułom gry. I nikt nie wątpi, że się... Ale zobaczcie, jak okazało się skuteczne lobby polskie w tej sprawie. Spośród 400 przyszło kilkudziesięciu tylko. Kilkudziesięciu. A marszałek Paul Ryan otworzył sesję i wyszedł. Nie głosował. Nie głosował. Znaczy, krótko mówiąc, cały establishment polityczny amerykański powiedział, że no, Polacy i Żydzi, wy sobie to załatwiajcie, my najchętniej byśmy nie mieli z tym nic wspólnego. Taki jest wniosek polityczny z tego, co się stało. Ale wniosek operacyjny jest taki, że jeżeli będziemy skuteczni, jeżeli będziemy wspierali Polonię, jeżeli będziemy jasno, że tak powiem, mówili, że wszystkie próby, bo tutaj chodzi o tak zwane mienie bezspadkowe, o to chodzi, że wszystkie próby łamania prawa będą przez Polskę absolutnie odrzucane i nigdy nie będziemy w tej sprawie gotowi do jakiegokolwiek ustępstwa, jeżeli będziemy poświęcali jedną dziesiątą, a ja bym powiedział więcej, jedną setną tego wysiłku, który poświęciły inne grupy na wypromowanie swoich interesów. Jeżeli my poświęcimy na pokazanie rzeczywistości polskiej i wielkości bohaterstwa polskiego w czasie II wojny światowej, wielkości poświęcenia też na rzecz na przykład ratowania ludności żydowskiej. Żaden inny naród na świecie takiego poświęcenia nie wykonał jak Polacy. Żaden inny, dlatego zresztą tak ludzie poza Polską z trudnością w to wierzą. Bo to się nie zdarzyło ani Francuzom, ani Hiszpanom, ani oczywiście nie mówię o Niemcach, ani Włochom, ani żadnemu innemu, ani Belgom, ani Duńczykom, ani Norwegom i tak dalej, żadnemu innemu okupowanemu narodowi. Tylko Polacy tak się poświęcali na rzecz innych narodów. Nikt inny czegoś takiego nie zrobił. Tylko my tego nie pokazujemy. Tylko my to chowamy w kieszeni. Tylko my zgadzamy się, żeby różni ludzie złej woli i złych interesów szkalowali naród polski. I my to akceptujemy. My to akceptowaliśmy i nie mieliśmy wtedy na to wpływu w czasie okupacji sowieckiej. My to niestety akceptowaliśmy w czasie rządów liberałów pookrągłostołowych. Najwyższy czas skoncentrować wysiłek informacyjny na świecie, żeby pokazać, kim naprawdę byli nasi ojcowie, nasi bracia i nasi dziadowie. Bo byli po prostu wielkimi bohaterami o takim zakresie odwagi, jak się nigdzie indziej nie zdarzał. Ale stąd ta trudność. Stąd ta trudność, bo powtarzam, normalnemu człowiekowi na Zachodzie nie przychodzi do głowy, że mogły być, ba, całe wsie, które się decydowały na ukrywanie Żydów, wiedząc, że mogą zapłacić za to spaleniem całej wsi i wszystkich swoich dzieci. I tak się zdarzało. Jak wiadomo, kilkaset wsi zostało zniszczonych w ten sposób. Przez Hitlerowców. Przez Niemców. Kilkaset wsi. I wiele tysięcy ludzi. W związku z tym, tylko my o tym nie mówimy. Albo ze wstydu, albo z głupoty, albo z nieudolności, albo z tego, że właśnie słomiany ogień, który jest zbyt słaby i zbyt słabo go instytucjonalizujemy, przekształcamy w długotrwałe działanie. Bo to nie może być tak, że to była kwestia jednego filmu. To trzeba zrobić tak, jak Żydzi zrobili z Holokaustem. Ale oni w to włożyli nieprawdopodobny wysiłek. Oni uznali, że Holokaust jest, i słusznie, naturalnie, prawda, najstraszliwszym dramatem narodu żydowskiego w ich historii. I w związku z tym cały wysiłek tego narodu skupili na skoncentrowanie informacji i propagandzie na temat Holokaustu. Ja panu powiem tak, ja się mam już blisko 70, wie pan, 3 sierpnia skończę 70 lat,
Ja dajmy odpowiedź panu ministrowi. A społecznie czy politycznie działam już dawno. A społecznie lub politycznie działam przynajmniej od 16 roku życia, więc nazbierało się tego i w tym czasie wstydziłem się setki, a może nawet tysiące razy. Ale po roku 89 tak naprawdę najbardziej wstydziłem się za pana Jacka Kuronia, za pana Adama Michnika, za pana Geremka, za pana Makowieckiego, czyli za tych ludzi, którzy wraz ze mną obiecywali Polakom, że walczą o niepodległość, a potem zamienili to na ugodę z Kiszczakiem. Za nich się wstydziłem i za nich się wstydzę najbardziej. I dużo bardziej, proszę pana, niż za tych, którzy nawet jeżeli byli komunistami, to teraz odkupują tamte winy, działając na rzecz niepodległości Polski. Bo wolę takich, którzy wtedy działali źle, ale dzisiaj łączą swoje siły, żeby naprawić tamto zło, niż tych, którzy odwrotnie otaczali się, że chodziło im tylko o władzę, a nie o Polskę, nie o Polaków. Rozumie pan to? Jeśli pan tego nie rozumie, to pan nic z Polski nie rozumie. Dlatego, bo kmieciców i bawniców w Polsce zawsze było dużo. Rzecz w tym, żeby okazywali się takimi, którzy potrafią stanąć naprzeciwko zła, jakie wyrządzili i je naprawić. Ja chcę panu powiedzieć. Jako minister spraw wewnętrznych stanąłem wobec najtrudniejszego w moim życiu wtedy zadania. Wobec sprawy przekazania lub nieprzekazania, było to w mojej gestii, było to w mojej decyzji, dokumentacji dotyczącej ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej, pana Lecha Wałęsy, agenta o pseudonimie Bolek. I to jest na pytanie, niech pan posłucha, to jest na pytanie, ale czy pan pozwoli, że ja będę decydował co do interpretacji mojej odpowiedzi? Dziękuję bardzo, ja panu nie przeszkadzałem, prawda? Ani słowem. Chociaż mówił pan rzeczy niedopuszczalne. Ani słowem. Otóż i zapewniam panu, zresztą powiedziałem mu to wtedy, byłem gotów wziąć to na siebie, gdyby wyszedł i powiedział: bez względu na to, co zrobiłem w przeszłości, teraz zrobię wszystko, żeby doprowadzić lustrację do końca i dekomunizację do końca. Ale nie miał tej odwagi, którą ma pan Piotrowicz. I taka jest różnica między Wałęsą a Piotrowiczem na rzecz i na korzyść Piotrowicza. Pani zapewne pamięta, jak głosowała Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Wszyscy poza Prawem i Sprawiedliwością. Wszyscy głosowali za tym, żeby tego wraku do Polski nie sprowadzać. Czy pani sobie to wyobraża? Ale tak było. Niech pani sięgnie do archiwum sejmowego, jeżeli pani tego sama nie pamięta. Bo ja to pamiętam i będę pamiętał całe życie. Bo tam byli nawet bliscy tych osób, którzy głosowali: nie chcemy tego śledztwa. Nie chcemy tego. Nie chcemy tego wraku. Niech to Rosjanie robią. Taka jest, proszę pani, prawda historyczna. Tak to naprawdę wyglądało. Jest pan osobą niezłomną. Będąc na Rakowieckiej, miałam okazję widzieć celę, w której pan siedział. Jest pan osobą, która się nie dała złamać komunistycznym władzom.